I witajcie na kanale Klaudia Inspiruje. Dzisiaj będziemy sadzić i siać warzywa do skrzyni, które wypełnialiśmy w poprzednim filmiku. Zacznę od szybkiego pokazania wam, co będziemy siać i sadzić w kwietniu. Będziemy sobie sadzić żółtą cebulę. Mam większy i mniejszy gabaryt. Zacznę od większego, a jak mi zabraknie, to wtedy użyję mniejszego gabarytu. Oprócz tego będę sadzić czosnek. Chciałabym w tym roku zrobić czosnek marynowany, więc sporo go posadzę. I jest to czosnek latowicki do sadzenia wiosną. Tak się prezentuje. Będziemy rozdzielać ząbki. A oprócz tego będę też sadzić czerwoną cebulę, która jest delikatniejsza od żółtej i często używam jej do sałatek. Więc jeśli wyjdzie, to będę bardzo zadowolona, bo często ją kupuję. Teraz pokażę Wam nasiona, które będę wysiewać. I będę wysiewać trzy rodzaje yy, rzodkiewki, żeby zobaczyć która wyjdzie najfajniej. Pierwsza to jest rzodkiewka Carmen. Druga rzodkiewka to rzodkiewka Krakowianka i trzecia rzodkiewka to rzodkiewka Saxa 2. Zobaczymy która będzie najsmaczniejsza. Oprócz tego buraki też dwa rodzaje, żeby zobaczyć który będzie lepszy. To jest burak opolski, który sadziłam w tamtym roku, dlatego opakowanie jest otwarte. I drugi yy, rodzaj buraka to burak ćwikłowy cylindra i też zobaczymy jak on urośnie. O polski w tamtym roku mimo ciężkich warunków urósł, więc myślę, że w tym roku też urośnie. Zobaczymy jak będzie z tym drugim i który będzie lepszy. Posieję i sprawdzę też dwie odmiany marchwi. Jest to marchew Kamila F1 i marchew średniowczesna Lenka. A oprócz tego Pietruszka cukrowa, marchwi i pietruszki używam dość sporo. Posadzimy też przygotowane przez nas rozsady, będą to rozsady kapusty i kalafiora, bardzo podobne, bo obydwa to warzywa kapustne. Oprócz tego sałata lodowa i sałata saba, one są po przejściach, bo trochę zapomniałam podlać. Jak się nie przyjmą, to po prostu posieję od nowa. Oprócz tego seller. selera powinnam posadzić dopiero w maju, ale posadzę już teraz, bo nie chcę zostawiać jego samego w wielodoniczce i tracić miejsca. Kupiłam też w oszą sadzonki truskawek, jest to odmiana korona, a w zeszycie mam rozplanowane co i gdzie będę siać i sadzić. Oczywiście to w międzyczasie uległo zmianom, bo kobieta zmienną jest. Zaczynam od przygotowania skrzyni ogrodowej do siania i sadzenia. Najpierw wzruszam ziemię, wybieram większe kamienie i wyrównuję też ziemię, żeby. Było w miarę równo. Zacznę od sadzenia sałaty. Pierwsza pójdzie na ogień sałata lodowa. Policzyłam, że wejdzie mi tutaj około 9 sadzonek sałaty, więc rozkładam je równo w odstępach, tak żeby to też dobrze się prezentowało i żeby te odstępy prawidłowe były zachowane. Rozsady sałaty sadzimy co około 30-35 cm, dlatego te 9 sadzonek wychodzi idealnie, tak żeby jak najwięcej ich tutaj zmieścić. Od razu rozplanowuję sobie jak posadzę sałatę sabę i będę ją sadzić w takich samych odstępach, więc również 9 sadzonek. I tutaj już zauważyłam, że sałata lodowa jest bardziej odporna na okresowe susze, no bo tak jak mówiłam zapomniałam je podlać i sałata lodowa dużo lepiej to zniosła. Z pomocą łopatki robię mały dołek, wsadzam do środka rozsadę i przysypuję ją dookoła ziemią tak, żeby była posadzona troszeczkę głębiej niż rosła w wielodoniczce pół centymetra głębiej i tak robię ze wszystkimi sałatami, które tutaj mamy. Dodam jeszcze, że przed sianiem i sadzeniem wszystkie skrzynie podlałam wodą tak, żeby sadzonki łatwiej się przyjęły, bo rośliny do wilgotnej ziemi łatwiej się przyjmują. Obok sałaty lodowej po lewej stronie będą rosły dwa rządki cebuli czerwonej Cebulę sadzę co 10 cm i sadzę ją na taką głębokość, żeby czubek cebuli wystawał. Czytając w internecie, można zobaczyć, że ludzie naprawdę różnie sadzą cebulę. Niektórzy sadzą ją tak, żeby jedna trzecia wystawała, niektórzy tak, żeby właśnie ogonek sam wystawał, a jeszcze inni zakupują całą cebulę. No ja zostawiam po prostu ogonek na wierzchu. Cebula czerwona jest malutka, więc Wam pokażę na cebuli żółtej jak to powinno być posadzone. Teraz rzodkiewka, zaczynam od rzodkiewki Saksa 2, mają bardzo przyjemne do sadzenia nasionka, bo są dość spore. I robię palcem dołki na głębokość około 1-2 cm, do tych dołków wrzucam nasionka i od razu przysypuję i przyklepuję ziemię. Dołki robię co około 10 cm. Rzodkiewka saksa 2 posiana. Teraz czas na rzodkiewkę Carmen. Ją również tak samo jak rzodkiewkę saksa 2 siejemy co 10 cm na głębokość 1-2 cm. Posiałam ją po prawej stronie sałaty, saby. Teraz rzodkiewka krakowianka. Zaraz obok rzodkiewki Carmen. I tak samo jak poprzednie, siejemy niczym się to nie różni, kochani. Staram się wykorzystać jak najbardziej przestrzeń skrzyni ogrodowej, żeby nie marnować miejsca. Sałaty, rzodkiewki i czerwona cebulka posadzone i posiane. Teraz przechodzimy do drugiej skrzyni ogrodowej i tą skrzynię tak samo jak poprzednią przygotowujemy sobie do siewu. Szpadelkiem robię sobie 5 rowków na głębokość około 1-2 cm. Staram się, żeby były w równych odstępach, no z bliska to się wydawało bardziej równe i zaczynam od siania marchewki kamili i marchewkę sieje co około 6 cm do tych rowków. Staram się jak najmniej tych nasionek koło siebie wysiać, ale są bardzo drobne, więc będzie ich kilka, dlatego marchewkę przerywamy później. Tutaj marchewka Lenka ją sieje po środku i tak jak Wcześniejszą marchewkę również sieją co 6 cm. Pietruszka cukrowa sieją po prawej stronie i również co 6 cm. Pamiętajcie, żeby nasionka potem przysypać i przyklepać. Marchewka lubi towarzystwo cebuli, więc sadzę rząd cebuli między rzędami marchewek. I tutaj możecie zobaczyć, jak głęboko powinna być posadzona. Wsadzam ją tak, żeby wystawał ogonek. Tutaj fajnie widać, bo już rośnie szczypiorek. Sam ogonek powinien wystawać, tak, żeby szczypiorek mógł sobie swobodnie rosnąć. I tak jak cebulę czerwoną, sadzę ją co 10 cm. Drugi rząd cebuli żółtej będę sadziła między marchewką a pietruszką. Dobierając rośliny, starałam się kierować uprawą współrzędną, czyli która roślina sprzyja której roślinie i wzajemnie sobie pomagają. I właśnie cebula i marchewka sobie bardzo pomagają. Cebula odstrasza od marchewki połyśnicę marchwiankę, a marchewka odstrasza od cebuli śmietkę cebulankę. Marchewka, pietruszka i cebula żółta już posiane. Zabieramy się za trzecią skrzynię ogrodową. Oczywiście zaczynam od wzruszenia ziemi i wybrania większych kamyków i w tej skrzyni będziemy sadzić rozsady kalafiora, kapusty oraz selera. I tutaj kalafior y, układam w równych odstępach. Tak, żeby zmieściło mi się 9 sadzonek, robię palcami dołek i wsadzam rozsadę na taką głębokość, na jakiej wyrastają liścienie, czyli te dwa pierwsze listki u mnie już pożółkły i odpadają, więc od razu je odrywam. Ziemię wokół rozsady dobrze uklepuję i moje rozsady są posadzone, co około 35 cm. Z kapustą robię tak samo, co około 35 cm i identycznie sadzę po liścienie. Kalafior, kapusta i seler lubią mieć dużo miejsca do rozrostu, więc w tej skrzyni robię tylko trzy rzędy warzyw, tak żeby swobodnie sobie rosły i nie zabierały składników odżywczych od siebie. Tutaj mam rozsady selera. Możecie zobaczyć, że <laughs> trzeba będzie je trochę porozrywać, więc rozdzielam sobie na pojedyncze sadzonki. Robię palcami dołek, do dołka wrzucam korzenie tego selera i zostawiam na wierzchu liście. Przyklepuję dookoła. I mamy posadzony pierwszy seller. I też w takich samych odstępach go sadzę jak kapusty i kalafiora. Yy, nie wiem czy wyjdzie, bo tak jak mówiłam, powinien być posadzony dopiero w maju, jak już będzie ciepło. No ale nie chciałam go zostawiać już w wielodoniczce. Kapusty, kalafiory i selery posiane, więc zabieramy się za czwartą skrzynię ogrodową. I w czwartej skrzyni ogrodowej będziemy mieć buraki i czosnek, które lubią swoje towarzystwo. Łopatką robię rowki na głębokość 2-3 cm i sieję buraka. Burak ma fajne, duże nasiona, więc łatwo się go sieje. W pierwszym rządku posiałam buraka opolskiego, a w drugim buraka ćwikłowego cylindra. Sieję go co około 6 cm, żeby miał miejsce na rozrost. Rowki przysypuje ziemią i przyklepuje ręką. Dwa rządki buraków posiane, czas na czosnek. Czosnek musimy rozdzielić na pojedyncze ząbki, ale nie obieramy ich do łysego, tylko zostawiamy tą łupinkę dookoła. Ważne jest tylko, żeby rozdzielić je na pojedyncze ząbki. Czosnek sadzimy, jak ja to mówię, dupką do dołu, czyli tą taką spłaszczoną częścią do dołu, a do góry ma być ta węższa część, z której będzie wychodzić taki szczypiorek. I teraz tak. Jeśli sadzicie czosnek wiosną, tak jak ja, to sadzimy go na 5 cm głębokości. Jeśli wasza ziemia ma luźną strukturę, wystarczy go tam po prostu wepchnąć. Jeśli jednak jest bardzo zbita, no to trzeba będzie szpadelkiem wykopać dziurkę i później ją zasypać. Ja posadziłam trzy rządki czosnku. Moja skrzynia ogrodowa ma 2,5 metra, więc sporo będzie tego czosku, ale to dlatego, że właśnie chcę zrobić czosnek marynowany. Bardzo go lubimy kupowanego ze sklepu, więc lepiej zrobić taki domowy samodzielnie. Ząbki czosku sadzimy co około 6-10 cm. Posadzone ząbki przysypujemy i przyklepujemy ziemią. Buraki i czosnek posadzone czas na. Piątą skrzynię i tutaj sadzimy truskawki, odmiana, korona. Kupiłam je w markecie oszą. mam nadzieję, że się udadzą. Sadzonki truskawek sadzimy co 25 cm, więc yy, posadzę po 10 sadzonek w jednym rzędzie. Wyjdą mi dwa rzędy sadzonek. Odstęp między rzędami powinien wynosić 50 cm. Wyciągam sadzonki, pomagam sobie patykiem, żeby nie uszkodzić sadzonek, wyrywając go je z Wielodoniczki i od razu je sobie rozkładam, rozplanowując, gdzie będą sadzone. Pierwszy rząd sadzonek rozłożony, więc teraz rozkładam drugi rząd 50 cm obok. Obok truskawek zostało mi jeszcze trochę miejsca, więc na pewno coś za nimi posadzę jeszcze w tym roku. Za pomocą łopatki wykopuję dość głęboki dołek, tak żeby posadzić sadzonki truskawki z tą bryłą korzeniową na taką głębokość, z jaką były posadzone w wielodoniczce. Nie robię tego ani głębiej, ani płycej, idealnie tak samo jak było w wielodoniczce. I tak robię ze wszystkimi 20 sadzonkami truskawek i to są już ostatnie warzywa, które ja wysiewam i sadzę w kwietniu na zewnątrz. W kwietniu będę jeszcze robić rozsady warzyw, które w maju będą sadzone do gruntu i do tunelu foliowego. Aj, troszeczkę Wam skłamałam, bo jeszcze będę groszek cukrowy yy, siać w kwietniu i jeszcze słonecznik sobie wysieję, zobaczę, jak on wyjdzie. Ale oprócz tego w kwietniu już tylko rozsady, między innymi będą to ogórki, cukinie, arbuzy, dynie, więc zachęcam do obserwowania. W tym filmiku to już na tyle. Mam nadzieję, że się Wam spodobał. Jeśli tak, to zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Tam znajdziecie więcej filmików. Tak jak Wam wcześniej mówiłam, będę regularnie nagrywać te vlogi ogrodowe na moim kanale. Zostawcie też koniecznie łapkę w górę, zawsze bardzo mnie to motywuje i wiem, co się Wam podoba. Jeśli macie pytania, śmiało pytajcie, chętnie odpowiem. No i co, do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć!